Witam Was, Zosi Świata. Tym razem będzie o opornym uczniu. Każdy z nas miał takiego opornego ucznia i będzie miał, bo zawsze się tacy znajdą. Tacy uczniowie, którzy niechętnie z nami współpracują, nie chcą chodzić do szkoły. Możemy oczywiście pomyśleć sobie, to jest ich sprawa i oni mają sami się ogarnąć, ale to nie skutkuje. Więc warto jednak pomyśleć, co my jako nauczyciele możemy w tej sprawie zrobić. I takich 6 pomysłów, zaczerpniętych też z różnych portali amerykańskich, spróbowałam tutaj Państwu przedstawić. Ale to nie są tylko z osi świata wiadomości, mianowicie są też również z nowej naszej inicjatywy pod tytułem Refleksyjny Nauczyciel. W programie Szkoła Ucząca się postanowiliśmy zdalnie rozmawiać z nauczycielami na temat nauczania. I przedmiotem jednego z takich spotkań było właśnie oporny uczeń i jak sobie z nimi radzić. Zaprosiłam tych nauczycieli do rozmowy, ale oprócz tego, żeby najpierw powiedzieli, jak sobie radzą z opornymi uczniami. I okazało się, że wiele z tych sposobów, w których im się udało poradzić i wyjść na prostą, to były te pomysły, które w tych 6 się zawierały. Dlatego bardzo Was serdecznie zachęcam do tego, żebyście sami spróbowali przeczytać, co proponują inni nauczyciele i może przygotować się na tego trudnego, opornego ucznia. Pierwszym z takich sposobów, rad, które tam są zapisane, taka rada polega najpierw na tym, aby zanim się zabieramy za tego ucznia, to żeby go zrozumieć, w jakiś sposób nawiązać z nim kontakt i zrozumieć jego problem, o co mu właściwie chodzi i co się mu już do tej pory przydarzyło. Druga taka rada to jest to, żeby reagować wcześniej. Zanim ten bunt urośnie do takiej sytuacji, że już w ogóle nie możemy nic z nim zrobić. Ale są jeszcze inne 4 rady, moim zdaniem, do wykorzystania. Dlatego serdecznie Was zapraszam na Oś Świata, na przeczytanie tego artykułu, w którym zamieściłam również taką krótką relację z tego refleksyjnego nauczyciela, więc można będzie zobaczyć, co też inni nauczyciele polscy na ten temat sądzą. Serdecznie Was zapraszam. Dziękuję.